W najnowszym tygodniku Gazeta Polska. Blondynka z Białorusi ważnym ogniwem w handlu w Polsce paliwami ze wschodu. Ponadto w numerze. Gazeta Wyborcza, spróchniały fundament III RP. Wolne sądy, czyli POKO, ulica i zagranica. Wywiad numeru. Antoni Macierewicz o nowych ustaleniach podkomisji smoleńskiej. Oraz akta 2. Jak nasza wolność wycieka z sieci. Czytaj w tygodniku Gazeta Polska.